24 Net Meeting to ponad 40 dostawców i partnerów, troszeczkę ponad 500 uczestników łącznie. Piękne okoliczności przyrody i tak naprawdę powrót do tradycji, bo to nie jest nowa impreza. To jest formuła, która się świetnie sprawdzała przez wiele, wiele lat w przeszłości, no i teraz wypadało do niej powrócić. Przede wszystkim wróciliśmy do korzeni, jest to czerpanie wiedzy, bo zwróćcie uwagę, ile osób było na wykładach w jednej bądź drugiej sali. Tak myślę, że dwa lata temu to świeciło to pustkami, na każdej konferencji zresztą, a powoli wracamy do tej tradycji i bardzo mi się to podoba, bo można się czegoś dowiedzieć. Natomiast jak miał odpowiedzieć, po co my tu przyjeżdżamy, głównie z uwagi na relacje, czyli porozmawiać z naszymi partnerami, oczywiście porozmawiać również z potencjalnymi partnerami, ale relacje, jeszcze raz relacje. Zawsze przyjeżdżamy z produktami dedykowanymi dla operatorów i są to głównie produkty biznesowe pod infrastrukturę sieciową, no ale mamy również rozwiązania abonenckie. I zawsze staramy się, żeby na tej konferencji było coś nowego, czymś, czym możemy zaskoczyć klientów. Takich pytań zawsze jest sporo, ponieważ operatorzy oczekują z reguły w swojej infrastrukturze jakichś nowych rozwiązań. Ovigo to nowa platforma usług telewizyjnych dla ISP, innowacyjna zarówno pod kątem formalnym, jak i pod kątem technicznym. Formalnie różnica w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku polega na tym, że to jesteśmy stroną dla abonenta, stroną umowy dla abonenta. Rezygnujemy w tym sensie z modelu trójstronnego świadczenia usługi. Ci ludzie lubią się ze sobą spotykać, nie są z całego kraju, nie mają w tygodniu, w miesiącu, podczas codziennej pracy okazji, żeby spotkać się ze sobą, wymienić doświadczenia, porozmawiać o tym, jak ich biznesy wyglądają, a meeting jest do tego doskonałą okazją, grupując ludzi w ciekawym miejscu, na 3 dni wyrywając ich z ich ciepłych, komfortowych biur i zakładów pracy. Trzeba zadbać o te wszystkie małe elementy, o relacje z klientami, o jakość usług, które dostarczamy. I one będą tworzyć to, że my będziemy lokalnie rozpoznawalni. I to, co mówiłem dzisiaj, jeżeli nie pracujesz jeszcze z biznesem, zacznij, bo to jest budowanie lokalnego wspólnego kapitału. To jest chyba jedna z licznych imprez w Polsce, gdzie oprócz wymiany wiedzy technicznej i merytorycznej rzeczywiście jest bardzo dobry klimat stworzony do tego takiego poznawania się trochę na innej stopie niż zawodowej, tak? I rzeczywiście te, nie wiem, eventy wieczorne są tak skonstruowane, że no, nawiązują się przyjaźnie, relacje i dzięki temu na koniec dnia robimy wspólnie biznes.